Słuchajcie, dodałam pół cebuli, bo mi z zeszłego tygodnia zostało, miałam w lodówce, pokroiłam i po prostu dodałam. I taką naprawdę szczypciusieńkę, maleńką granulowanego czosnku. I posmakowałam, słuchajcie, to nie jest dobre. W tamtym tygodniu to było pyszne. Nie wiem, czy po prostu cukinia już po prostu nie była stara. No i ciecierzyca bardzo dużo dawała, tak? Ta cieciorka czy ciecierzyca, ona tak, taką słodkość dawała, oddała też swój, że tak powiem, smak reszcie warzyw. No, nie jest za dobre to. Powiem Wam, no tu jakieś jeszcze się zrobiło do górki od pomidora. Zobaczymy. Zmniejszyłam na czwórkę i po jeszcze z dobre 5 minut tam poduszę. No zobaczymy, jak przestygnie, czy będzie dobre, czy nie. Nie wiem, co dodać do tego, żeby to trochę miało smaku. Może trochę soli jeszcze dodam, troszkę pieprzu. Nie powinnam, no bo to tego w menu nie ma. No ale to też kalorii nie ma za dużo, więc spróbujemy. Także no, w tamtym tygodniu było pyszne, w tym widzę, że jakoś takie jest to gorzkawo, kwaskowate. Albo też to zależy od pomidorów. Mi się wydaje, że chyba miałam inne pomidory, to tamte były chyba w kawałkach, te są w całości. Więc te w kawałkach zdecydowanie na tak. No i świeża cukinia. Także już montuję filmik i puszczam Wam. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.